Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. Wiemy już wszystko, Tomek przy mikrofonie kameruje się, bo będzie za chwilę w internecie, ale póki co posłuchajmy premiery felietonu na antenie. Wielu chce... Tak? Co? Przepraszam. Nie, bo jeśli miałbym nosić po kimś ubrania, to po tobie, Tomek. Dobra, dobra. Dziękuję. Będziesz musiał schuść. Przepraszam, Tomasz Olbratowski. Tak. Wielu chce dymisji trenera Probierza, bo żadnego celu nie zrealizował. Tak twierdzą. Jak to nie zrealizował żadnego celu? A kto wytyczył kierunek? Po każdym meczu trener tłumaczy, jak komu dobremu idziemy w dobrym kierunku. Zgryźliwi malkontenci sugerują, żeby może jednak nie iść w wytyczonym przez trenera Probierza kierunku. Ha, bo oni nie doceniają tego, owi, że nie jest łatwo wytyczyć kierunek, a trener jest świetnym wytyczaczem dobrych kierunków. Inne zespoły przeżywają stagnację, taka Francja czy Hiszpania. Grają od lat tak samo, tkwiąc w szambie sukcesów, bo ich trenerzy nie wytyczają kierunków. Kierunek trenera jest alfabetyczny naszego. Z A do B, później C i D. I Piotr Zieliński będzie sobie po przegranym meczu mógł zrobić fotę z kapitanem Liechtensteinu. O! Ale słuchajcie, jest plan jest taki kierunek. Przyczajamy się w dywizji B, a później, że tu przytoczę słowa radzieckiego pułkownika do Klosa. Jak ruszymy, to zatrzymamy się w Berlinie, a po drodze jest twoja Polska. A może to nie najlepszy przykład, nie wiem. Poza tym spadek z dywizji A oznacza, że nie musimy się już bać, na kogo trafimy w barażu o utrzymanie. Będzie można w spokoju szlifować dalszy rozwój dobrego kierunku. To nie czas, żeby wyrzucać naszego trenera, gdyż jest wyczyszczany kierunek, podobno, w nowej linii garniturów dla selekcjonera. Nie można w ferworze meczu zapominać o przemyśle odzieżowym. A. W życiu, w piłce nie chodzi o to, żeby dojść, chyba że jest to życie płciowe, ale żeby iść w dobrym kierunku. I ten kierunek jest. A ci, co rzucają szprychami nienawiści w piasek postępu, niech będą napiętnowani.